związane, czy jest korela tym przemijania, gdyby żywot człowieka nie był skończony, nie byłoby nadziei na nieśmiertelność. Każdy w przyszłości w zasadzie rokuje swoje nadzieje, bo teraźniejszość na ogół jest falsyfikacją naszych wielkich ambicji, planów, marzeń. Właściwie aktualizacja wszystkich tych potencjalnych stanów zawsze jest rozczarowaniem. To, co najlepsze jest jakby przed nami, tak nam się wydaje. Zresztą piosenkarz krakowski Rekuta śpiewał, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Co prawda jest w Polsce mnóstwo kombatantów, którzy właściwie cały czas wspominają, że te, które dobrze pamiętają, to są najważniejsze te dni. No ale gdyby nie było złej przeszłości, nie byłoby nadziei na dobrą przyszłość. Nie byłoby nadziei oczywiście w młodzieży, tak się mówi, nadzieja zawsze w młodzieży, która nie powieli błędów minionych pokoleń. Tyle tylko, że każde pokolenie było kiedyś młodzieżą i w której pokładano nadzieję, ja też do takich należałem, że stworzy świat bez zysku, bez wojny, bez rozliczeń powojennych. No ale zamiast tych nadziei widzimy właściwie regres takich nieskończonych złudzeń. No tu takie wypowiedzi na przykład przedwojennych polityków, mówię o pierwszej wojnie światowej, roiły się od takich apeli do młodzieży, zwłaszcza w Niemczech, gdzie 35 tysięcy tak zwanych wędrowców, tak, przemierzało kraj, brzdąkając na gitarach i protestowali przeciwko zanieczyszczeniu środowiska, rozrostu miasta, jak dzisiaj zresztą, i potępiało wszystko, co stare. A potem, jak tam Paul Johnson na przykład pisze, porzucili gitarę i chwycili karabin. Tak? Muszę powiedzieć, że ja też całe życie miałem nadzieję, że zresztą znam, zanim się urodziłem, pacyfistyczną taką wypowiedź, że nigdy więcej wojny, ale od urodzenia słyszę, a w pewnym razie uczestniczę też w trwających ciągle jakichś wojnach domowych, na przykład wraz z kolegami tam z SKS-u, z NZS-u, toczyłem wojnę z tym cieniem manifestu komunistycznego, tam ukrasu tego PRL-u, potem wojna polsko-jaruzelska, wojna ciemnogórska ze Stągrodem, polsko-polska, coś dalej tam toczy, ateistów z kościołem, kościoła z ateizmem, wojna o pamięć Katynia, Holokaustu, Wołynia, święta wojna oczywiście w Wisły z Krakowem, tam psy kontra Żydzi. Generalnie cały czas jestem na jakiejś wojnie, choć miałoby jej nie być, tak? A jak nie ma jej, to są oczywiście liczne rekonstrukcje wojen, tak jakby z nudów można na niby zostać spalonym przez Ukraińców na Wołyniu, zginąć na niby w Powstaniu Warszawskim, czy też jako żołnierz wyklęty na osłodę pokonać Krzyżaków tam. Ciągle są rekonstrukcje, ciągle są rozliczenia, w zasadzie cały czas są rozczarowania, że się nie dzieje to, co myśmy chcieli, żeby się działo. Więc tak jak mówię, no, zamiast nadziei widzimy regres tych wszystkich złudzeń nadziejnych, że tak powiem. No i jest jeszcze taka oczywiście plebejska, szwajkowska, powiedzmy, wersja nadziei, że jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. No o nadziei mówi się przede wszystkim, kiedy nie ma pewności rezultatu. To jest jakby oczekiwanie na jakiś taki list od nieznanej, jakiejś straconej być może osoby, od ukochanego, który nigdy oczywiście nie nadejdzie. No niekiedy beznadziejna jest właśnie taka nadzieja. Niemniej nadzieja na powrót jakiegoś marnotrawnego syna, marnotrawnej córki, na pewno nam towarzyszy cały czas. Tu mi się taki nasuwa film Dieta Modowara, tak, gdzie ta matka cały czas oczekuje na powrót córki, która tam wybrała swoją drogę. No i to właściwie utrzymuje ją przy jakimś takim życiu. No oczywiście ja nie czuję się takim specjalistą też od nadziei, bo specjalistami od nadziei to oczywiście, no, tylko w Polsce może to jest jeden, co mnie bardziej interesuje, są oczywiście
księża, tak, kapłani, bo Kościół założył wielki bank nadziei, tak, na życie wieczne i na tej walucie w zasadzie zbudował swoją wielką, ogromną potęgę. Filozoficzną zresztą formą nadziei w myśli chrześcijańskiej jest oczywiście teodycea. Niemożliwe, żeby dobry Bóg stworzył świat pozbawiony nadziei na ten dobry świat, na najlepszy świat nam. W porywach nawet mówi się o kwestii Bożej nadziei. No w gruncie rzeczy mało kto potrafi przyjąć do wiadomości, że świat jest taką tą frazę szekspirowską, że świat jest opowieścią idioty, pełną rzaszku, a nie znaczącą nic. Tak? Mało kto przyczyna taką powiedzmy informację, tak? Musi być coś więcej, coś dalej. Nie da rady nikt tam myśleć, mało kto w każdym razie, bo jeżeli ktoś przyjmie, że wszystkie cierpienia, czy przeradzają jeszcze gorsze cierpienia, to straci nadzieję, no to popada jakby w apatię. Ktoś może powiedzieć, a to jest wbrew prawom życia. Także prawo życia i prawo nadziei to niektórzy uważają, że to jest jedno i to samo. No ale jak mówię, no, kapłani, kościoły są pełne ludzi, tak? No i oczywiście kasyna hazardu, więc kościół i kasyna hazardu to są główne banki nadziei, tak? Kasyna hazardu też są pełne ludzi, punkty przyjmujące kupony, to lotka, no, są oblegane czasami, im bardziej zresztą rośnie kumulacja, tak? Czyli im bardziej się jest mało prawdopodobna realizacja tej nadziei, to tym więcej ludzi tam widzimy, tak? No oczywiście są kolejki do dobrych wróżek. Zresztą tych wróżów się mnoży w takiej sytuacji, kiedy rośnie niepewność, tak, co do przyszłości. Jak był okres transformacji, to pamiętam, pełno wróżek w Krakowie było na ulicach, w różnych miejscach. Sam zresztą współpracowałem z jedną wróżką. Zagraj w diamenciki, no to też ciągle słyszę, ciągle widzę, których kula wygrana to ostatnio było 49 milionów złotych. Pełno ludzi, tak, do tego banku nadziei. Tam się gdzieś zgłaszało. Jak widać, wszyscy się kierują nadzieją na poprawę swojego losu. I w tym sensie nadzieja jest jakby wbudowana rzeczywiście w świat, który jest właśnie w moim przekonaniu takim domem hazardu w tym sensie. Oczywiście istnieją fikcje rozbicia kasyna. Gracze są wspomagani marzeniami o algorytmie wygranej. Myśmy mieli takiego polskiego filozofa Henebrońskiego, który algorytm w ogóle stworzył, rachunek rozliczony na absolut, tak, który zresztą sprzedał takiemu kupcowi weneckiemu ostatecznie u procesu absolut. Więc ktoś powiedział, chyba ksiądz Józef Tischner kiedyś, że cały świat to jest właściwie utkany z nadziei, czyli można by przyjąć taką ontologia nadziei, tak, dla mnie ontologia to jest trochę naciągany termin, ale niech będzie. Ponieważ rzeczywiście, jak idziemy na jakiekolwiek spotkanie, to przecież idziemy z przeświadczeniem, że ono nastąpi, tak? Czyli, a jest niepewność zaistnienia każdego spotkania, w szczególności jak jest wojna. No to ta niepewność wzrasta, ale my w praktyce życia pomijamy ten fakt oczywisty, że to spotkanie kiedyś nie nastąpi, tramwaj odjedzie bez nas, czy bez kogoś, żeśmy się umówili i to traktujemy jako rzecz oczywistą, że on przyjdzie, tak, jakąś realizację tej nadziei. Czyli na każde spotkanie idziemy przekonani, że ono nastąpi, ale przecież to jest oparte na nadziei, bo ono może nie nastąpić, tak, znaczy jest wielkie prawdopodobieństwo, a jak mówię, podczas wojny to jest 90%, że ono nie nastąpi. No tak samo dzisiaj, no przecież nikt mi się nie rzucił na szyję, że jednak żyjesz, nie wpadłeś pod radę, jesteś tutaj, tak? Muszę sobie założyć, że ja przyjdę, tak? I ja sam tak założyłem, chociaż to jest przecież dosyć wątpliwe. Ja też nie mówię, że tak szczęście, że tutaj wszyscy dotarli. Więc pewne rzeczy graniczy to z cudem. Ale życie właśnie w sensie psychologicznym, w takim napięciu permanentnej nadziei jest niemożliwe. Niemniej jest ukryte założenie, że takie spotkanie zawsze nastąpi. Nikt tak nie działa. Po cichu przyjmujemy, że świat się nie skończy, dopóki się nie znajdziemy pod respiratorem po prostu.
prostu, czy w kostnicy zamiast w umówionej kawiarni. No, nadzieja jest jakby też zaleceniem, jak przetrwać życie, tak, które się rozpada. Czyli przetrwać własną śmierć, rozpad dotychczasowego świata, no to też do tego jest potrzebna pomoc, jakaś nadzieja. Może zdążyć tego jakiś przykład dać. No ale tego znowu nie należy myśleć, mylić z jakimś myśleniem życzeniowym, z jakimś optymizmem nadmiernym, marzycielstwem. Jeżeli znowu nadzieja miała przesłaniać rzeczywistość, a tak często bywa, stawać się takim jakimś jałowym optymizmem, no to się stawałoby się matką głupich, tak, jak to się mówi, patronką głupich. No więc po stronie aktywów mamy jakby nieprzedawniany ten fenomen nadziei. Na zasadzie nie mam żadnych szans, ale i te wykorzystam. No więc filozofia nadziei jakby promuje tak pośrednio, przynajmniej po jakieś takie stanowisko aktywistyczne, przesądza o ludzkim działaniu, o charakterze, ale nadzieja może oczywiście zaślepiać i jest wtedy przeciwieństwem prawdy. Sukces bliski może wieść na manowce pysznej nadziei, sukcesu notorycznego, tak? Bo niektórzy się przyzwyczajają, że cały czas mają sukces, a przecież to jest też mocno wątpliwe. No, spatrzoną oczywiście wersją nadziei jest, staje się ta matka głupoty poznawczej, pychy, która wjedzie na jakieś bagna klęski indywidualnej, zbiorowej. I realną nadzieję przesłaniają różne takie mesjanistyczne religie, które są oparte zresztą na marzycielstwie, właśnie na ćpuństwie też, na jakimś utopizmie, na mitomanii. I ona wjedzie do rewolucji, do wojen, która ma urzeczywistnić nadzieję na lepszy świat przez jakieś rewolucyjne czyny. No to tu oczywiście się nasuwają te różne uzasadnienia tych przyszłych jakichś akcji takich, które wiodą do eschatologicznego właśnie triumfu tej nadziei, no to właśnie te formacje milenarystyczne, które się nasuwają, czyli idea Królestwa Bożego na ziemi, które ma nadejść na obu, tak się definiuje, tak? Po okresie katastrof, przynosząc ludzkości zbawienie od zła i realizując jakiś opatrznościowy plan historii. W zasadzie wszystkie ideologie końca historii to także są oparte na takiej eschato nadziei. I ta, zresztą jest taka teza wysuwana bardzo często przez historyków idei, chociażby Walickiego, że te milenarystyczne inspiracje właściwie wszystkich, właściwie nie ma kierunków utopijno-socjalistycznych, no, są powiązane w ogóle ze świadomością utopijną, z taką milenarystyczną, mesjanistyczną, jakąś taką świadomością quasi-religijną, więc mamy na obu do czynienia z jakąś taką przyszłościową, globalną wizją świata, z potępieniem oczywiście teraźniejszości i oczekiwaniem, dążeniem do gruntownej przemiany, a więc z napięciem, z ideałem przyszłościowym, a rzeczywistym poczuciem przełomowości jakiejś epoki, hamowanej przez jakieś wrogie siły. No to musi wyjść ta nadzieja musi wyjść do rewolucji, no i oczywiście do przemocy, tak, do przemocy. Więc im bardziej nadmierne te nadzieje, to tym większe są rozczarowania i my, marząc o Królestwie Bożym na ziemi, no popadamy w stany jednak radykalizmu, który wiedzie do wielkich rozczarowań. Wszystkie rewolucje kończą się źle. No oczywiście różnych definicji namnożono. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej przekonała mnie definicja, właściwie precyzyjna w pewnym sensie, definicja nadziei u Tomasza Hobbesa. Tak? Ponieważ on uważał, że strach i nadzieja to są afekty przede wszystkim, które sprzeciwiają się w pewnym sensie rozumowi. Rozum jest jakby nabudowany w tych afektach, bo nie można nie doznawać żadnych uczuć. No nie doznawać uczuć, afektów, nie mieć tutaj jakby nie żyć, tak?
Najpierw trzeba żyć, czyli się bać wedle Hobbesa, odczuwać strach. To jest podstawa życia. I dopiero potem mieć nadzieję, tak? Tak? I rozumować oczywiście. Czyli nadzieja jest oczekiwaniem dobra według niego, a strach jest oczekiwaniem zła, tak? A więc człowiek, że tak powiem, no, wykorzystując tego Hobbesa, cierpi jakby na taką chorobę dwubiegunową afektywną, czyli absolutny brak nadziei z rozpaczą, a pewien stopień zwątpienia w życiu człowieka to jest taki no pół rozpaczą, że tak powiem. Ale generalnie w życiu człowieka nie ma najlepszego dobra, tak? A więc nie ma największej nadziei. Jest największe zło, czyli ta śmierć gwałtowna w mękach, w torturach jest zawsze większa nadziei. Strach jest zawsze większy od nadziei. Więc oczywiście u Hobbesa nadzieja ginie całkowicie w stanie natury, gdzie mamy wojnę. No i życie ludzkie, jak wiadomo, jest bez słońca, zwierzęce, krótkie. Nikt nie ma nadziei na nic, no, oprócz tego, żeby samo zachować się, ile się da czasu. No ta będę tak przy okazji, tak, taki był ciekawy jest rozdział Tomasza Hobbesa z afektów, które tam przesłaniają rozum, chodzą o politykę głównie, no to można się było, taka była teza kiedyś, że Putin zwariował, tak. No on w pewnym sensie zwariował, tak, znaczy w sensie Hobbesa, to znaczy, no nie tak, nie zwariował tak jak Lady Macbeth, tak, że po prostu musiała się powiesić, ale został w pewnym sensie zwiedziony na manowce, tak? To była nadzieja na szybkie dobro, spodziewany efekt, no i na bezkarność, tak? Jak to się skończy, to my tego nie wiemy, możliwe, że ta bezkarność, ta nadzieja, bo nadzieja też jest nadzieją na bezkarność, jest nie taka, nadzieja na bezkarność, tak? Nadzieja właśnie Macbetha. Nadzieja Macbetha to jest nadzieja na bezkarność, tak? Bo wróżki zwiodły, jakby tam studiował trochę z filozofii analitycznej, to by wiedział, że istnieje człowiek niezrodzony z łona kobiety, tylko tam albo in vitro, albo powiedzmy cesarskie cięcie. Tak jak było zresztą w tamtym dramacie. Więc jest nadzieja na spodziewane dobro, na efekt szybki, tak? Na pewno nie strach, tak? Na rychły sukces. A dalszy ciąg jest już zupełnie inny niż politycy przewidzieli. Całkowicie w inną stronę to wszystko poszło. Więc tutaj Hobbes jest dla mnie, powiedzmy, podstawowy w tej sprawie. Tak? Bo reszta mogę mówić, że można sobie tak dywagować na ten temat. Teraz ja jakoś osobiście powiem, może tak jak większość nawet tutaj obecnych, zostałem uformowany przez dwie tradycje właściwie, nadziei i beznadziei. Co jest ważniejsze, to nie wiem, zobaczymy. Urodziłem się, jak wiadomo, w katolickiej Polsce i to określiło w pewnym sensie stosunek do nadziei. Sądzę, że wypiłem grzech pierworodny i nadzieję odkupienia z mlekiem matki, a gdyby ojciec miał mleko, no to również z jego mlekiem. Czyli innymi słowy, grzech i nadzieja to niejako przymusowo towarzyszą mi od dziecka, bo takiego chipa mi kodowano. Więc od dziecka w zasadzie towarzyszy mi przekonanie, że ludzkość zgrzeszyła w Adamie, a odkupiła w Chrystusie i że tylko niewinność pokutuje za tym, że ja, jakoś będąc niewinny, w jakiś dziwaczny sposób partycypuję w jakiejś zbiorowej winie i zarazem nadziei odkupienia, tak? Było dla mnie właściwie zawsze pewne, że nadzieja to jest wiara skierowana w czasie ku przeszłości, że jest nienadprzyrodzony właściwie odpowiednik tego pojęcia i korporacja, że tak powiem, niebo, Kościół, wszczepiła we mnie tą winę i obietnicę nadziei nieśmiertelności, tak? Że przyjdzie ten lepszy czas, tak? Właściwie, że ja nie umrę, tak? Tylko że przejdę w lepszy świat. A więc byłem jakby poddany takiej społecznej tresurze, wychowany strachu przed karą i nadzieją nagrody. Wpierw to było teologiczno-religijne, a potem właściwie takie behawioralne były tutaj oddziaływania, czyli degradacja albo awans społeczny. Uniwersytet też właściwie to w taki sposób ustawia nam życie.
Więc no, akwizytorzy nadziei, tak? No to oczywiście, jak powiedziałem, księża, no bo co niedzielę, podczas zresztą każdego pogrzebu, wlewali w moje uszy takie światło nadziei, chroniz nadziei, ziarno nadziei, na każdym pogrzebie, tak? I takie różne przymiotniki nadziei wokół najważniejszych nadziei, oczywiście zmartwychwstania Chrystusa. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach, siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twoje łaska zeszli z tego świata. A więc specjaliści od nadziei, tak? Po prostu mnie formowali specjaliści od nadziei. No więc, no a domy hazardów oczywiście kusiły. I nieraz skorzystałem z tego. Więc tak to jakoś się dzieje. Ale z drugiej strony, oczywiście perwersyjnie unąłem różne beznadziejne lektury, tak? Beznadziejne lektury, straszliwe, w pewnym sensie lektury. Nihilistyczne. Jesteśmy 3 minuty w czasie. No to chodzi mi tutaj o Joyce'a, tak? Znaczy, że to już ta wędrówka donikąd, że jest znużonym wędrowcem. W końcu mało nie kobiety. Becker, czyli jego sekretarz, jeszcze gorzej, urodziłem się i to mnie zbudziło. Taka jego wykładnia egzystencji. Kafka, to jest wspaniała lektura, totalna beznadzieja. Ktoś tam pyta go za gardło, tak, widział ostrzy noga na bohaterowi. Gombrowicz też nie dał żadnej nadziei, w tym sensie nie ma żadnej. A Szymborska? Szymborska, no, to jest taka zmienna poezja, ja tak specjalnie nie wiem. Ja mówię o takich, co na 100% uważa, że żadnej nadziei nie ma. Jest taka Gombrowicza o żuczkach, taka przypowiedź znana wszystkim. Czyli nie da uratować więcej niż 10-50, a w zasadzie dlaczego nie 51? No to po co było zaczynać? 51 to będzie. Mimo wszystko jest trochę tych ratowanych. No dobrze, no. Także tak, no jest oczywiście lektura szkolna Borowski, po prostu straszliwe słowa, że nadzieja to kazała ludziom iść apatycznie do komory gazowej, tak? A nie ryzykować, bo to pogrążała w martwotę. I nadzieja, jak otwierdził, jakbyśmy się wyzbyli nadziei, no to byśmy po prostu nie ginęli, tak? Nie ginęli. Więc w gazie. Więc on straszliwie tą sprofanował, znaczy sposponował tą nadzieję. No oczywiście Eliot, wydrążeni ludzie, ale do tego i na tym skończę. Mianowicie on zaczyna tą swoją znany wiersz, tak? Wydrążeni ludzie. Pan kurcz umrzeć, tak? I jeszcze tam jest tak, kończy świat, oczywiście świat nie kurcz niemal z kumleniem. I tam jest taka scena, że ona zapytała Marlowa, który był świat ostatnim słuchaczem kurca, który mu powiedział znane słowa zgroza, i pyta narzeczona, tak, tego kurca, ukochana, tego Marlowa, co powiedział, tak, co on powiedział w ostatnich słowach. A on skłamał, stwierdził, że on powiedział nic. Ona mówi, wiedziałam. Oczywiście kłamstwo szlachetne. No czego ona była pewna? No tego, co jej powiedział, oczywiście on słyszał coś innego. Więc nie mógł powiedzieć prawdy, bo by ją wciągnął, by ją w rejestr, że tak powiem, ciemności, jądra ciemności, wszystko by zgasło. Nie mogłem tego zrobić. I w zasadzie z tego wynika, że nadzieja to jest szlachetne kłamstwo, jednak kłamstwo, bez którego nie może trwać życie. Dlatego okłamał tą ukochaną kurca. Wiedziałam. A przecież zgroza. No więc co wybrać, prawdę czy to szlachetne kłamstwo, to nie rozstrzyga. Dziękuję. Które tu wymieniłeś, to się wychodzi, że to jest o wszystkim o niczym. Znaczy, bardziej, ale z wszystkim jest niczym i trudno coś z tym robić, więc i tym. Można by trochę zawężać. Ja myślę, że po pierwsze trzeba rozliczyć sytuację ryzyka i niepewności. Ryzykujemy schodząc po schodach, ale nikt nie ma nadziei, nikt nie wyraża tego w kategoriach mam nadzieję, że nie spadnę, prawda?
traktujemy to jako racjonalne działanie. Czasami mamy sytuacje niepewności, czyli to są, jak wiadomo, takie sytuacje, w których nie możemy oszacować prawdopodobieństwa. No i wtedy podstawowe pytanie jest takie, że podejmujemy pewne działania w przekonaniu, nie znając ram naszych działań, warunków brzegowych naszych działań, no i wtedy mówimy o nadziei. No i teraz pytanie jest takie, czy czasami to jest racjonalne, czy nie. No i tutaj, wiesz o tym dobrze, bo to recenzowałeś, kluczowym tekstem politycznym może być dialog Kaczyński. Bo jak Państwo pamiętają, tam w tym dialogu jest kluczowa sprawa, znaczy Atyńczycy działają na zasadzie czystych kalkulacji politycznych, a Milejczycy się odwołują do nadziei. No i teraz pytanie, czy ich postawa była racjonalna. Czy kiedyś, czy w jakichś warunkach można uznać, że to jest racjonalne? Jak rozumiem, ty uznajesz, że to jest nigdy nieracjonalne. Znaczy, że jak się odwołuje do nadziei, czyli to, tak jak Fidydes. Fidydes tam bardzo jednak krytycznie się wypowiada tam Milejczyku, że właściwie no, kierowali się złudami. No ale może jednak w niektórych sytuacjach jest tak, że podejmujemy pewne działanie w przekonaniu, że nie znamy całkowicie warunków brzegowych, nie znamy, nic na ten temat, nie możemy zanalizować sytuacji, w związku z czym musimy, no ale jednak możemy coś, musimy coś zrobić. No i wtedy zakładamy nadzieję, prawda, jako pewne ramy pojęciowe naszego działania. No i wtedy można mówić o racjonalnej nadziei. Bo mam takie odczucie, że ty przyjmujesz, że ona jest zawsze nieracjonalna. No, tak, tak. A ja bym bronił jednak w niektórych sytuacjach racjonalności nadziei. No, ja powiedzmy, ja się trzymam do nasza Hobbesa, no bo po prostu to są afekty. A co do twojej, może powiedzieć, że Jacek Jagiel jest jak gdyby ojcem, założycielem mojego zainteresowania się nadzieją, tak? On napisał sam ten Nadzieja z Melos, tak? I organizowaliśmy. Więc Jacek jest tutaj jak najbardziej zasłużony dla moich rozważań o nadziei. No bez ciebie to w ogóle nie było nadziei. Nadziei Bartuli. To jest sprawa dosyć złożona z Niemieńczykami, bo generalnie w realistycznej ocenie Tukidesa sprawiedliwość, zaufanie, nadzieja nie należą do świata polityki przede wszystkim, tak? Ponieważ zawsze wszędzie rządzi prawo siły wedle Tukidesa i obowiązuje, zresztą on tam jest, mówi nie tylko prawo ludzkie, tylko to boskie prawo jest, to ludzie naśladują Bogów, tak? Z prawo siły, oni to tłumaczą, perswadują tym Melińczykom i zresztą stwierdzają, że na podstawie tej, że oni stwierdzają, że są najbardziej naiwnymi ludźmi ci Melińczycy, tak? No i w zasadzie, no, bardziej liczą na przyszłość, tak? Takie mniej więcej słowa tam padają, na przyszłość i wydaje mi się, że są jedynymi ludźmi na świecie, według niego są jedynymi ludźmi na świecie, którzy właśnie hołdują tej nadziei, tak? Czyli życzeniowe myślenie właściwie zarzuca i właściwie głupota matką tych Melińczyków. Taka jest wykładnia tego, czyli to jest irracjonalne wedle Tukidesa. Jest skrajnie irracjonalne. Jeszcze na dodatek Atyńczycy, których tak cenimy za cnoty rozmaite, stają się barbarzyńcami, przecież to jest eksterminacyjnym. Tylko, że na czym rzecz polega? Oni zapowiadają, jeżeli się nie poddacie, a przeważająca siła jest po naszej stronie, zawsze zwycięży silny, a słabszy musi go ulegać, a sprawiedliwość tylko jak są odmrożone siły. Tłumaczą geopolitykę de facto. Nie rozumiecie układu sił. No. Wyższy, niższy. Jak jest równorzędność, to jest sprawiedliwość. A jak jest nierównorzędność, no to powiedzmy zginiecie. A oni odwołują się do honoru, nie tylko do nadziei, ale jest to honoru. Tak? I podejmują walkę z przeważającą siłą wroga, tak jak powiedzmy powstańcy warszawscy, i giną. Zostają eksterminowani, bo przecież zabito dzieci, kobiety, część wywieziono. No więc właściwie wymordowano, kobiety sprzedano w niewolę, o ile dobrze pamiętam, miasto skolonizowano, no i w zasadzie Tukidides, Tomasz Hobbes, o którym mówię, notabene był tłumaczem Tukidydesa. I cały Hobbesizm jest oparty na Tukidydesie. Więc w zasadzie Hobbes i Tukidides jest jedna rodzina, że tak powiem, która kwestionuje pojęcie nadziei jako racjonalne. I ja to podzielam. Mamy kolegę. Ale to nie znaczy, że ono nie ma sensu.
Tak, ja bym też broniła nadziei jako coś, co przynależy do porządku racjonalnego w szerszym znaczeniu tego słowa. Tutaj zwróciło moją uwagę to, że pan profesor użył słowa falsyfikacja. Ono jest znamienne, ponieważ jest falsyfikacja i weryfikacja, czyli na przykład to, że nadzieja się nam spełnia. I tutaj pan profesor zakłada, co już pan profesor Jaśtal też w innych słowach zwrócił na to uwagę, że raczej te nadzieje się nam nie spełniają, a jednak myślę, tak chciałam zapytać, czy jednak no, pan profesor miał kiedyś jakąś nadzieję, czy czuł się pan nadziany nadzieją, że tak powiem. I tutaj ja myślę, że czasami naprawdę warto sobie zdać sprawę z tego, że jest jakiś cud życia, że na przykład się trafia w jakieś miejsce, że chce się coś, na przykład zdąża się na tramwaj, na autobus, na wykład, albo że po prostu myślę, że nadzieja powinna się łączyć z działaniem, że jednostki, żeby spełnić to. I jeszcze a propos tego kościoła, taka krótka uwaga, że ja jednak bym tą nadzieję, tą naczelną wartość kościoła bym pochwaliła, nie z uwagi na jakiś kolektywizm tej nadziei, czyli ogólne mówienie, że wspólnota ma nadzieję, ale że zwłaszcza ten katolicyzm ludowy albo możliwość modlitwy indywidualnej, możliwość zmawiania różnych litanii, to jest jednak, to wspiera indywidualne nadzieje, czyli w sumie liberalny, autonomiczny, autonomia jednostki, tego typu wartości, zwłaszcza jak się to połączy z tą nadzieję, nie tylko z wiarą, ale też z działaniem jednostki, to może być coś dobrego. Dobra, ja sugeruję, żeby jednak tak jest lepiej, to będzie nawiązanie, to będzie praktycznie. Tutaj skłaniałbym się też właśnie do ograniczenia tego pojęcia nadziei, ale być może te ramy działania racjonalnego, one tutaj wyznaczają dobry krok, być może należałoby zadać nie tyle do sytuacji niepewności, tyle co do podmiotu, który nie jest w stanie podjąć działania, który nie ma już środków, nie ma mocy, a zatem mamy z racjonalności działania, mamy sytuację, kiedy podmiot może zadziałać, skutecznie bądź nieskutecznie. Nadzieja pojawia się wówczas, kiedy już nie możemy niczego zaradzić. Takie powiedzenie jest chyba, nadzieja umiera ostatnio, ona nie padła tutaj. A zatem to jest wówczas ten stan, w którym już my nie możemy nic działać. I wydaje mi się, że to powiązanie nadziei i kościoła, czy religii jest nieprzypadkowe. Czy aby ta nadzieja jest podszyta właśnie takim związaniem egzystencjalnym do życia wiecznego, czyli do przeżycia tego, prawda, dłuższego. A zatem to bycie ku śmierci jest to coś, czego nie możemy zaradzić w żaden sposób. A zatem pozostaje nam tylko nadzieja, a zatem zdanie się na coś zewnętrznego. Oto ja już nigdy nie mogę działać i zostawiam to losowi, bytom nadprzyrodzonemu i tak dalej, tak dalej. Zatem być może nadzieja pojawiałaby się wówczas, kiedy kończy się, bo to graniczny niejako taki stopień czy stan racjonalności. Teraz tak, wydawało mi się, że pan się zgłaszał na początku, nie? No dobra, to jeszcze na jeden głos mam. Przedstawiłeś troszeczkę jakby tą właśnie siebie formułę w takim przekonaniu, gdzie tutaj jak rozumiem te wcześniejsze głosy dyszę o to się to. Więc co się poszedłem tak, to co się ukonstytuowało, to oczywiście mówię trochę pół żartu, pół seria, strach przed nadzieją i nadzieja na strach. Mnie? Tak. Mnie ukonstytuował strach, po prostu strach i to będzie... Ale strach przed czym? Przed wszystkim. No przed nadzieją. Strach przed nadzieją, ja się nie tylko tej nadziei religijnej. No ja chcę umrzeć i dajcie mi spokój. Nie po to zostałem człowiekiem, żeby mieć pełną świadomość swojej śmiertelności. Nic w przyrodzie nie ma. Zachowajmy tą cenną wartość. Nie. Ale rozumiem nadzieję w kasynie. To uważam, tam ma rzeczywiście. No właśnie już dwutorowo, tak? To znaczy, ja się zgadzam, to znaczy nawet nie niepewność, właśnie brak możliwości, to jest źródło nadziei. Brak możliwości, to jest zresztą nadzieja na cud de facto. Tak naprawdę chodzi o cud. Można to sekularyzować, no powiedzmy, kto nie przeżył w chwili strachu i nadziei na widok zbliżającego się kamień ogromnie kanara, tak? Teraz
I teraz kanał się zbliża w sposób nieuchronny, tak? Ale ja mam nadzieję, drzwi się otworzą, on umrze, on po prostu się przewróci. Albo do kogoś innego się przyczepi. Albo do kogoś innego złapie przede mną, tak? Czyli liczę na stratę drugiego, który uratuje mnie przed tym kanarem. On nadchodzi wysłany przez umowy społeczne, którą wszyscy nienawidzą, tak? A on jest bronią umowy społecznej przed nami. I teraz on nadchodzi. Ja liczę na cud, że nie wiadomo, co się stanie, tak? To jest cud, że kanar będę umarł, tak? A ja żyję, tak? Nie mam mandatu. Albo za ktoś drugi, dzięki temu drugiemu nie zostanie ratowany. Oczywiście drzwi się mogą otworzyć nagle, nie wiem, dach się może otworzyć, nie wiadomo, liczę na cud. Tak samo skazańcy liczą na to, że zabraknie prądu elektrycznego w moim okręgu, jak będą go wjeżdżać, tak? Znaczy będzie krzesło elektryczne. Także Dostojewski przeżył własną śmierć, tak? Przyjdzie łaska Boża albo Króla. Po prostu liczą, ale to są cud. Łaska jest prawem, jest cudem w granicach prawa. To nie jest możliwe. Więc łaska jest w pewnym sensie elementem nadziei i cud. No oczywiście można dać więcej przykładów, ale dałem kanara tutaj Dostojewskiego. No wielu awanturników liczy, że im się uda. Tak? Choć nie ma żadnych szans. Nie ma żadnych szans. Jak chodzi o sprawę religijną, no muszę powiedzieć, że mnie przekonuje w zasadzie tylko i wyłącznie to, co pani powiedziała. Ja się zgadzam, że to trzeba by, chociaż falsyfikacje to ja nie używam w sensie jakimś takim polskim czy coś. Tym bardziej, że... Po prostu zdarzenia same zdarzenia pokazują, że ta nadzieja no po prostu no jest później rozczarowaniem. Natomiast ja, mówiąc tu o cudzie, to jeśli chodzi o religijność, to mnie przekonywała tylko i wyłącznie Simone Weil, tak, jako mistyczka, tak, która oczywiście ona nawet trwodze, tak, opuszczona przez Chrystusa, uważa, że Chrystus jest dobry, tak, i tu na tej ziemi nie może być większego dobra niż ludziom. Wiedziała, że ciało utrudnia dojście do Boga. Ciało, dlatego się wyrzekła ciało, że się wyrzekła ciała tak jak ona, bo ciało przeszkadza, tak, w realizacji tej prawdziwej, mistycznej nadziei. Tutaj mam cytat, oto dlaczego krzyż, tak, jest naszą jedyną nadzieją. W żadnym lesie nie ma takiego drzewa z takim kwiatem, z takim listowiem, z takim nasieniem. Ale to jest po prostu wbrew wszystkim prawom przyczyn i szkód. W całej jej rozumowaniu ta nadzieja jest poza racjonalnością. Właśnie też poza racjonalnością, ja rozumiem ten temat, niepewność i ryzyko, ale ona poszła w takim kierunku, który mnie odpowiada. Nie odpowiada. Zresztą wspomniałem tu Gombrowicza, który się fascynował też Simoną. To jest bardzo zadziwiająca zresztą jakaś między nimi przyjaźń duchowa, ale powiedzmy, trzeba się wyzbyć prawa przyczyny skutku, a więc nie kalkulować. I wtedy możemy mówić o czystej nadziei, takiej jakby kantowskiej, mentalnej nadziei, powiedzmy mistycznej, która jest poza kalkulacją, poza ryzykiem i tymi wszystkimi tam naszymi obrachunkami. Po prostu wbrew wszystkim. I to jest mistyczne. I ja to bym przyjął. Ale odnośnie tego, co pani mówi, to tą wersję. Jesteśmy 10 minut w czasie, także... Miejmy nadzieję, że trzeci, czwarty się nie zgłosi. Czwarty już jest. A już jest, no to nadzieja umarła. Nadzieja umarła. Nowe czasy jest teraz, także dziękuję bardzo jeszcze raz.